tej strony Aleksa i witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie na moim kanale w kolejnym odcineczku, w kolejnym stajennym vlogu. Z tej perspektywy dawno się z wami nie witałam. Wjeżdżam do Rio, jestem już na drodze właśnie pięknej Alei Zielonej w Rio. Wjeżdżam sobie do koników. Mam nadzieję, że nie zastanę jakiejś przykrej niespodzianki znowu. Bo serio, ja przez ostatni tydzień przyjeżdżałam do stajni, nie dość, że w ogromnym stresie, co znowu może się stać, to jeszcze sobie zgadywałam, że jak już się stanie, to co? W bingo grałam, ale nie, będzie wszystko dobrze, tak, pozytywne myśli, only positive vibes. A few moments later. Ja pierdolę, mam nadzieję, że sobie nie wyrwałaś chociaż kopyta całego. Nic złego się konikom nie stanie. Co my dzisiaj mamy? W sumie co mają koniki? Koniki mają kowala i będzie to pierwszy raz, gdy kowal przyjedzie do trzech koni, czyli Lovka będzie miała pierwszy raz kowala u nas. Zobaczymy, jak ona w ogóle sobie z tym poradzi. Czy ona da radę? Mam nadzieję, że tak. I przez ostatnie dni jest tak gorąco, jest tak wspaniale, jest taka piękna pogoda, że serio przez cały długi weekend, który teraz był od środy do niedzieli, ja miałam taki długi weekend, to z Matim siedzieliśmy w stajni. No nie tylko dlatego, że Prima była chora, ale też dlatego, że no pogoda była wspaniała i sobie siedzieliśmy, chillowaliśmy i nie chciało nam się wracać do domu, no bo to jednak no słoneczko pięknie i tak dalej. I czy ja coś wam jeszcze mam do powiedzenia na początek? Chyba nie, słuchajcie, chyba nie, także lecimy już do koników. Ale, zanim zaczniemy, chciałabym wam szybko pokazać, co nowego pięknego stworzyłam razem z Printu. Dwie fotoksiążki, które stworzyłam już dawno, dawno temu, dobrze znacie i obie są od Ilusi. Więc słuchajcie, czas przyszedł w końcu na Primusie i Primusia też ma swoją nową fotoksiążkę. Po prostu stworzyłam wraz z Printu cud. Przepiękna fotoksiążka od samych narodzin Primusi. Wszystkie najlepsze wspomnienia, wszystkie najlepsze zdjęcia, wszystkie chwile z Primusią zawarte. Fotoksiążka naprawdę jest gruba, także zdjęć upchałam tam całą masę. No, ja jestem zakochana, cudownie mieć taką pamiątkę. Primusia oczywiście zasługuje na taką wspaniałą książkę. No także musiała ją dostać i chciałabym właśnie, aby mój każdy konik miał taką książeczkę i aby te książeczki były kontynuowane, bo no zupełnie inaczej jest mieć zdjęcia w telefonie czy tam na komputerze, a zupełnie inaczej jest mieć takie namacalne, piękne zdjęcia, wszystkie zebrane w fotoksiążce. Także Printu bardzo, bardzo dziękuję za tak wspaniałą pamiątkę. I ja również mam dla was niespodziankę, a mianowicie duży kod rabatowy właśnie do Printu. Zbliża się Dzień Ojca, także tak pomyśleliśmy, że w sumie super prezentem dla waszych tatusiów byłoby zrobienie właśnie takiej fotoksiążki. I też jeśli zamówicie książkę, fotoksiążkę lub cokolwiek z Printu do 18 czerwca, no to macie gwarancję, że to dojdzie przed Dniem Ojca i będziecie mieli dla tatusiów prezent. Także pamiętajcie, do 18 czerwca możecie zamówić i już wam podaję kody rabatowe. Mój kodzik daje wam zniżkę aż 35% na fotoksiążkę i fotoalbum oraz 22% zniżki na fotoobraz i fotoplakat. Także jak widzicie, zniżka jest duża. Co musicie zrobić? W opisie jest link. Musicie po prostu w niego kliknąć, pobrać swój własny kod rabatowy i użyć go na stronie. I ten kod, gdy go pobierzecie, jest ważny tydzień. Także gdy pobierzecie kod, macie tydzień na wykorzystanie go właśnie w Printu. Także jeśli chodzi o prezent na Dzień Ojca, to będzie na pewno strzał w dziesiątkę, ale również nie musi to być jako prezent. Możecie zrobić po prostu dla siebie fotoksiążkę, jeśli macie swoje zwierzaczki. Możecie je upamiętnić właśnie tak jak ja, w formie tej fotoksiążki. Ale pamiętajcie, że jak złożycie zamówienie do 18 czerwca, to macie gwarancję wysyłki na Dzień Ojca. Właśnie jak wjeżdżałam do Rio, to widziałam, że dziewczyny są sprowadzane.
na obiadek. Dzień dobry! Cześć! Ty się nie przywitasz teraz, nie? Nie zarżysz, jak masz obiadek. No nie, nie, nie. Dzień dobry. Pierwszy konik, drugi konik. Dzień dobry, Dilutka. Też jesz sobie obiadek. No jedzcie ładnie, jedzcie. Milowódka. Dzień dobry. Dzień dobry. Ty też masz obiadek smacznego. Ale pora obiadowa. Wróciły sobie na obiadek. Widzę, że nóżki spuchnięte nie są. Także spoczko. Zmierzymy jeszcze zaraz Primusi temperaturę. Zawsze mierzę na dzień dobry, na do widzenia. Ale nóżki ładnie wyglądają. Jejku, no nie kop, nie kop. Temperaturka się mierzy. Stój Primusia. 37,8. 37,9. Do 38,5 jest norma u konia i to jest w porządku. Ostatecznie mamy 37,8, także temperaturka Primusi idealna. No już ci wyjęłam, przecież nie kop. A kto jeszcze nie wie, co się stało Primusi, to zapraszam na kanał Matiego, gdzie jest film i jest wszystko wyjaśnione, dlaczego dostaję zaraz lekarstwa, mierzymy temperaturę, oglądam nóżki, także zapraszam, tam się wszystkiego dowiecie. Od razu szykuję ziółka dla dziewczyn, bo one muszą się długo parzyć, także akurat na zakończenie wizyty w stajni będą już gotowe i trzeba je zawsze na początku przygotować. Włożę sobie też w międzyczasie ten czaprak do pralki, bo jest już brudny bardzo. I będę sobie tak po kolei odświeżać sprzęt, także biorę moją kapsułkę. W ogóle zobaczcie, tutaj jest pełno apteczek, leków i tak dalej. Wszystko dla Primusi jest tutaj uszykowane na pace. Masakra. Od razu przygotuję też meszyk, bo przed podaniem też musi trochę odstać. I właśnie byłam u pani Ani w zielarni Natura Sanat po dostawę meszykowych rzeczy. Tutaj na oczyszczenie organizmu i tak dalej. I jeszcze skończył nam się olej z dyni, także też dostawa. I pestki z dyni też dostawa. Wszystko na oczyszczanie organizmu. Boże, dzisiaj przyjechałam sama, bez Matiego, bez nauczelni. I nie dołożył sieczki dziewczynom. Nie, Dila ma, ale Ima i ta Ilowka nie mają. I muszę iść po tą sieczkę tam daleko do magazynu. Sama. Witam w naszej spiżarni. Bierzemy sieczkę dziewczyn Aspero. I od razu wezmę Dili paszę, bo w sumie też już się kończyła, także pouzupełniam wszystko, żeby Mati miał pięknie do robienia pudełek. Wszystko już gotowe. Jedzonko przywiezione. Teraz najgorsza część, czyli przesypać to wszystko po prostu do tych pudełek. Jeszcze się tak ubrudziłam, niosąc te worki. Dopiero co przyjechałam do stajni, a już jestem cała czarna po prostu. Trzy meszyki gotowe, idziemy zalać ciepłą wodą. Codziennie zakładam Primusi też te ochraniacze chłodzące, o których Wam już opowiadałam, na te tylnie opuchnięte nogi. W sumie no teraz już nie są opuchnięte, no ale i tak warto zakładać, aby po prostu w razie jakiegoś mikro obrzęku wspomóc te nóżki. I trzeba je zalać lodowatą wodą. Ochraniacze z dobre 5 minut muszą się chłodzić i w tym czasie ja uszykuję Primusi pierwsze lekarstwo, czyli lek przeciwzapalny, przeciwgorączkowy. No i ona dostaje tutaj na 400 kg w tej strzykawce do pyska. Primusia, idę do ciebie z strzykawą. Ostrość, nie chcę złapać. Idę do ciebie. W ogóle one dostają takie białe suplementy. Normalnie mają tak pyski białe od tego proszku. Co wciągałaś? Masakra. Ty też? Dwa dzióbki, kochane. Ojku, jakie kleczusie, kochane, dwie. Dobra, kantar. I lecimy z tym, Prymcia. Lowka ci pomoże. Dobra, nie. No, Primusia już wzorowo połyka lekarstwa. Wzorowo, zobaczcie. Raz, dwa i nie ma. Jeszcze chcesz? Pięknie, dzielny pacjent. Dobra, i teraz idziemy po ochraniacze. No, jak widzicie, taką mamy teraz rutynkę. Zawsze jak jest Mati, no to wszystko idzie sprawniej. Chociaż też nie zawsze. Bo ostatnio właśnie jak przyjeżdżaliśmy do stajni,
przez te ostatnie dni, jak było tak ciepło i w ogóle, to my potrafiliśmy jedną rzecz robić przez godzinę z Matim, bo tak wiecie, tak leniwie, tu się jeszcze z kimś pogadało, tu się weszło na Insta, tu się coś nagrało, także w sumie dłużej nam to schodziło, a teraz próbuję się tak bardziej streścić, aby ten, miałam to opukać, mam dzisiaj egzamin, słuchajcie, o 19.30, także mam nadzieję, że Kowal się nie spóźni, bo jak on się spóźni, ja muszę dotrzeć na egzamin. Z kardiologii mam, jeszcze 3 mi zostały egzaminy i koniec tego, słuchajcie, koniec tego dobrego, skończyłam 3 rok fizjoterapii. Ja nie wiedziałam, nie przypuszczałam, że ja tyle wytrzymam, ale chyba się udało prawie, więc muszę zdać ten egzamin. I to jest taka nasza rutynka, którą teraz musimy po prostu z Matim codziennie robić, a przy 3 koniach jest to jeszcze po prostu więcej, bo każdemu trzeba poświęcić uwagę, z każdym trzeba coś porobić i no, ale czy narzekamy? Oczywiście, że nie. W ogóle zobaczcie, jaką mam piękną koszulkę. Dawno jej nie miałam, koszulka Matiego, tak, tak, żeby wszyscy wiedzieli, kogo jestem dziewczyną. I Primusia też dała sobie pięknie założyć ochraniacze chłodząco, przeciwobrzękowe. Także teraz się relaksuje i nóżki też się relaksują, tak? No pewnie. Macie chilla po obiedniego. O Jezu, tu drapanko, tu drapanko. Uśmiech dla widzów, uśmiech. Bla 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 bla. Dobra, czas iść zrobić pudełka. Nie ma Matiego, więc pudełka też muszę zrobić ja. Ale coś czuję, że Kowal się jednak trochę spóźni, także mam jeszcze dużo czasu. Dobra, pudełeczka zrobiłam i teraz idę dać dziewczynki na drugą turę popołudniowego padoku. Teraz właśnie już od kilku dni wychodzą regularnie 2 razy dziennie. No docelowo one będą chodzić od rana do wieczora, ale wiecie, wszystko trzeba robić z głową, a nie, że od razu o niebo konik nie wychodzi na cały dzień. Prima nigdy od urodzenia nie jadła trawy, no bo Dila nie mogła wychodzić na trawiaste pastwisko, także Prima nie jadła trawy od narodzin. Ona dopiero wychodzi pierwszy raz na trawiaste pastwisko tak regularnie, gdy przyjechała Lowka, czyli równo miesiąc. Żołądek konia i cały układ pokarmowy nienawidzi drastycznych zmian. Po prostu trzeba wszystko wprowadzać stopniowo. Także teraz, jak ona wyszła pierwszy raz regularnie na trawę, no to ten miesiąc, prawie miesiąc miała tak, że codziennie wychodziła na trawę, ale nie na cały dzień, aby żołądek przyzwyczajać powoli do trawy, no bo trawa może być też, słuchajcie, zgubna. Zbyt duże ilości trawy naraz doprowadzają do kolek i tak dalej, i tak dalej. No i teraz, jak już po tym okresie wychodzenia codziennie, zwiększamy znowu czas, czyli że wracają na obiad, a ja je po południu znowu wypuszczam i są do wieczora lub po prostu do tego czasu, co my wyjeżdżamy do domu. Ogromne trawiaste pastwisko dziewczyn niedługo już będzie gotowe, już tam kończą stawiać płoty i tam jest trawa normalnie dotąd. Jak dziewczyny tam wejdą i schylą głowy, to nie będzie ich tam widać, naprawdę. Ja na pewno nagram film z tego wypuszczania ich na tą łąkę. No ale wtedy też trzeba będzie tak zrobić, że przez kilka dni będą musiały schodzić do boksu po południu, aby nie stały cały dzień na tak ogromnej trawie, no bo tu, gdzie teraz wychodzą, no to mają tą trawę taką, wiecie, malutką, nie napchają się tą trawą, a tam jest naprawdę przeogromna. No i też kilka dni będzie trzeba tak zrobić, że będą wychodzić na pół dnia, potem znowu ja je będę wypuszczać po kilku dniach po południu i potem już za jakiś czas będą wychodzić od rana, czyli od 7 do 19 na cały dzień, codziennie. I tak miało być od początku, tylko wiadomo, wszystko trzeba robić z głową i zawsze wybierać mniejsze zło. No, tyle wam chciałam powiedzieć, więc teraz idę wziąć dziewczynki, mam nadzieję, że uda mi się wziąć 2 naraz i idziemy na trawkę. Oj, tu jest niezłe spanko. Idziesz na trawkę? Ty idziesz? Prima się już odzywa. Ty wychodzisz, rozumiem, tak? Tak?
Dobra, no to chodźcie. Chodźcie, chodźcie. Wstawaj, Lowa, idziemy. No. No i dziewczynki na padoczku, na trawce. W ogóle fajnie, bo mają tutaj dookoła drzewa. No i nieważne jaka jest pora dnia, no to zawsze jakiś cień z którejś strony jest. I tutaj mają fajnie cień, więc mogą się schować dookoła. No i teraz idziemy zająć się w końcu Dilusią. I udało mi się poprowadzić dwa źrebaczki naraz, otworzyć z nimi dwie furtki. Także Lowka robi postępy, bo była mega, mega grzeczna i nic nie odwaliła. Nice. Czas na ciebie. Napij się i idziemy. Ja pójdę ci tylko siku zrobić. W sumie to poczekam jeszcze 5 minut, bo zaraz czaprak się wybierze. No dobra, to w tym czasie, jak czekam na czaprak, to chciałabym wam przypomnieć i serdecznie zaprosić na nasze zawody hobby horse'owe w Rio Grande. Są już w tę niedzielę, 18 czerwca, także bardzo wszystkich serdecznie zapraszamy. W opisie macie link do zapisów. Jest bardzo dużo różnych konkurencji hobby horse'ów, także na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Oprócz oczywiście zawodów są przewidziane różne atrakcje, będą stoiska sklepów, będzie silhouette, pani Ania z Diluśkami, z Primuśkami, będą super nagrody ufundowane przez Horse & Pony, Equusker, Silhouette'a, panią Anię i wiele, wiele innych, także mega, mega zapraszamy. Ogólnie start w zawodach jest płatny, ale jeśli chcecie sobie po prostu tak przyjechać i spędzić z nami czas, bo my będziemy cały dzień po prostu tam z wami, to taki wstęp jest bezpłatny, tylko start w zawodach jest płatny. No i to jest właśnie ten dzień, kiedy możecie przyjechać do Rio Grande i się z nami spotkać, jest to właśnie ten oficjalny dzień, no, bo nie ma takiej możliwości przyjechania sobie do nas, gdy nie ma jakiejś imprezy i właśnie to jest dzień zrobiony dla was i będzie można sobie z nami spędzić dzień. Także bardzo, bardzo serdecznie zapraszam. Na Facebooku jest też grupa odnośnie tych hobby horse'ów i tych zawodów. Także wpadajcie i widzimy się, słuchajcie, już w niedzielę. Czapraczek wyprany, zobaczcie jak pięknie się odświeżył. Normalnie trochę włosów jeszcze zostało, ale już nie ma tego potu zaschniętego, tego kurzu, brudu. Czyli idziemy teraz powiesić sobie tutaj. O, tutaj jest nasza suszarnia. Szykuję teraz Dilutkę na rozruch, na lekką lążę. No i teraz codziennie przed wyjściem na lążę smaruję jej międzykostny tą wciereczką, a po ruchu międzykostny smaruje tą wciereczką i mega są spoko. Także do dzieła. Dilusia zaczyna stępować. Znowu jej się trochę przytyło przez ten brak takiego mocniejszego ruchu. Dlatego mam nadzieję, że jak teraz będzie miała kontrolę tego międzykostnego, to już będzie wszystko dobrze i będzie mogła już ruszać się trochę szybciej i trochę dłużej. I nie do trawy, Dila. No, tu. Robota najpierw, potem żarcie, a nie wymyślasz. No, bo ona ma taką skłonność do tego puchnięcia po prostu. Trochę mniej ruchu i od razu puchnie, ale za to 3 dni pochodzi i od razu ma ten brzuch mniejszy, także tak mega to szybko wszystko u niej idzie. Stępuj dalej aktywnie, a nie tutaj jakoś ten wymyślasz. Wiem, że gorąco, ale ruszaj ten wielki bęben. I wielką dupę. Dalej, dalej. Ogólnie jechała pani z wózkiem i Dila teraz jest już spoko, serio, teraz jest już spoko, ale się tak najarała. Patrzcie na ślady na ziemi. Wait a minute. Who are you? Przeciągnęła mnie normalnie po całym placu, ale ja jej nie puściłam, bo nie chciałam, żeby znowu mi wyskoczyła z ogrodzenia. Przestań. Dila, już, prrr, do stępa, prrrt, masakra, poszła taką dzidą, tak zaczęła brykać, Dila, prrr, zaraz znowu sobie coś zrobisz, nie mogłaś tak, Boże, nie możesz tyle biegać teraz, stój, prrt, 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 już, spokój, 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 Boże drogi, ją tak energia rozpiera, że to jest jakaś masakra, idź. Głupku. Ja pier... Ja nie wierzę. Zgubiła podkowę. Dobrze, że zaraz mamy kowala.
ja tak patrzę, że co ona tak dziwnie idzie i wleczę tą nogę. Już się bałam, że sobie coś bardziej naciągnęła. A ta sobie wyrwała całą podkowę po prostu. Dyla, czy ty naprawdę już za siebie nie możesz? No, w bingo dzisiaj nie obstawiłam tego, że podkowę zgubisz, wiesz? Nie, nie obstawiłam tego. Ja pierdolę. Mam nadzieję, że sobie nie wyrwałaś chociaż kopyta całego. Boże drogi. Co ja z tobą mam? Co ja z tobą mam? To byłoby koniec dzisiejszej ląży, bo bez podkowy nie będę z tym przecież chodzić, bo sobie zaraz zrobię coś gorszego. Boże, Dyla, czemu? Czemu ty mi to robisz? Czemu ty mi to robisz? Powiedz mi. To by było tyle z naszego rozruchu. Trwał on zaledwie 10 minut. Tak, schłodzę ją na szybko, porządnie całą, bo jest serio mega upał. I Boże, jakie to jest szczęście, że zaraz ma być kowal. Jeszcze nigdy mi nie zgubiła podkowy w dniu przybycia kowala. Chociaż taki plus mamy, ale tragedia. Przecież ona bez tej podkowy idzie, jakby jej nogę urwało. Masakra, Dyla. Żenada. No nie, żenada, nie, nie. Żenada z tobą. Masakra. Jedyny spray na muchy, który u nas serio działa. Będę robić teraz Dyli pielęgnacyjne zabiegi i inhalacje, także ją spryskam, bo te muchy tu po prostu atakują wszędzie, z każdej strony. Żeby się nie denerwowała i stała sobie ładnie, spokojnie. Kowala nadal nie ma, także będzie miał chyba giga spóźnienie. Więc nie wiem, ja muszę dotrzeć na egzamin. Że nie wiem, czy w ogóle wam coś nagram, bo jak on przyjedzie, jak ja już będę musiała wyjeżdżać, to nie wiem, co wtedy, naprawdę. Nie wiem, co wtedy. A na egzaminie muszę być. Nie ma opcji, żebym nie była. Dylka zaczyna się inhalować. Robię jej teraz codziennie inhalację, no bo jest naprawdę gorąco, ciężej jej się oddycha, także po tym naprawdę jest super. Także ma inhalację i ja teraz zajmę się nóżkami. Namoczę jej te ochraniacze, co miała Prima, chłodzące. Mam nadzieję, że przez to jej spłoszenie nie rozwaliła sobie ponownie tego międzykostnego albo jeszcze czegoś innego. Mam taką nadzieję, także zrobię jej porządne chłodzenie, tylko muszę wodę zmienić. Zrobimy kopytka, ogarnę ją trochę. Mam nadzieję, że ten kowal zaraz przyjedzie. Dylka się nadal inhaluje, nóżki się chłodzą w ochraniaczach, kopytka porządnie umyłam, olejować teraz nie będę, no bo bez sensu przed wizytą kowala. No i ogólnie Dylka będzie teraz sobie jeszcze moczyć te kopytka. Widziałam i słyszałam już o takim sposobie dawno, jak jest po prostu ogromna susza, że od kilku tygodni w sumie już u nas nie padało, mega susza, to kopyta bardzo, ale to bardzo się wysuszają, także dobrze po prostu włożyć każde kopyto do wiadra z wodą, aby porządnie się nawodniło, uelastyczniło i potem od razu zrobić jeszcze olejem, aby tą wodę w kopycie zatrzymać. Także zobaczcie, Dylka ma zupełnie chill i stoi sobie. No, dobra, za szybko to powiedziałam. Dyla, wracaj do wiadra. Wracaj do wiadra. Dyla ponownie stoi ładnie we wiadrze. No i dobrze, aby wiadra do tego używać takie zupełnie gumowe. To jest to z Lidla, które kupiłam i było takie mega tanie i duże, także najlepiej się do tego nadaje. Takie gumowe, aby w razie co koń go nie połamał, nie zranił się sam, więc to wiadro jest super. No i teraz po inhalacjach, Dylka już skończyła, nakładamy Mais Efola, ja ją uwielbiam, Dylka też ją uwielbia. Ziołowa, przepięknie pachnie i super pomaga w oddychaniu. Także naprawdę taki kompleks dla Dyli, inhalacje plus ta maść i Dyla zupełnie, zupełnie inaczej oddycha. Że no, teraz twoja maść. Chrapki, ulubiona. Tak? No tak, już idę. Czas na drugą nóżkę. Dyla ma chill, tak, teraz ma chill. Jest dobrze, jest dobrze. W ogóle mam dwa takie wiadra, więc następnym razem zrobię jej dwie nogi naraz, żeby było szybciej. Zobaczymy, jak wtedy będzie, ale pewnie też będzie chill. No. Zrobiłam jej jeszcze oczka, pięknie jej wymyłam oczka, zobaczcie. Tym z Ecuscare.
do oczek. No to jest też teraz super, jak jest taki pył, piach wszędzie, pełno much. To codzienna pielęgnacja oczków bardzo wskazana. I już na koniec rutyny pielęgnacyjnej, psikam międzykostny. Dila, zaraz pójdziesz. Psikam międzykostny, tym oto specyfikiem z Jump Ita. Produkt do stosowania w przypadku kontuzji, przeciążeń treningowych, urazów ścięgien i mięśni. Czyli ogólnie całą trzeba cię tym wypsikać, bo cała jesteś przeciążona. A tam ktoś nam zaczął trawę kosić. Tego tak słychać, dobra. Ogólnie międzykostny jest tu, tu jest górny przyczep i tu właśnie ten górny przyczep Dilka ma w stanie zapalnym, więc tutaj masujemy, psikamy, masujemy i się tą częścią właśnie zajmujemy. Porządnie wstrząsnąć i psikamy. Dobra, myślę, że to starczy. I teraz masujemy. I Dilka zawsze, gdy masuje jej ten międzykostny, to zaczyna przeżuwać i zaczyna ziewać. Więc zawsze jest jej dobrze. Nie wiem, czy dzisiaj się tak odpręży, bo jest trochę tymi odgłosami kosiarki przejęta. No ale zawsze jej się to bardzo podoba właśnie, jak jej tak masuje tymi wcierkami. Co tam, Dilka? Fajnie czy nie fajnie? Fajnie czy nie fajnie? No, trochę chodzi dolna warga, trochę chodzi, co? Ale kosiarka dzisiaj ważniejsza. Oczywiście muszą wlecieć Diluśki, zabyć się bardzo cierpliwym i kochanym konikiem. Proszę bardzo. Dobre? Dobre Diluśki? Diluśki dla Diluśki, ja też sobie jedną wezmę, a co? Jestem głodna. I już idziemy do boksu. I tutaj czeka nas teraz sprzątanie tego wszystkiego. Już, odpinam cię. Chodź. Do boksu. Raz, dwa. Pięknie. Akurat przyjechała też nasza fizjoterapeutka, która przyjeżdża do Dili teraz codziennie i zrobiła jej zabieg ultradźwiękami właśnie na międzykostny oraz zrobiła jej zabieg takimi elektrodami na plecki powodujący rozluźnienie, bo tutaj możecie zobaczyć, jak one wibrują i te wibracje właśnie powodują duże rozluźnienie u Dili, mega jej się to podoba. Ogólnie Dilka już zrelaksowana zupełnie w 100%. Słuchajcie, Kowal będzie jutro, przełożył mi, także no chyba albo dogram do tego odcinka, albo nagram nowy odcinek, zobaczę jeszcze, ja już muszę uciekać, bo ja mam zaraz egzamin i ja już muszę po prostu uciekać na niego, bo nie zdążę. Idę teraz jeszcze moją kochaną młodzież ściągnąć do boksów i egzamin. Dziewczynki na samym końcu nie raczą przyjść nawet, jak się je woła. Dalej, do domu. Na meszyk! Podniosły głowy, jak powiedziałam meszyk. No teraz mnie zauważyłaś, teraz. Dalej chodź. Dalej chodźcie. Dziewczynki pięknie przyszły do boksów. I ostatnie, co nam dzisiaj zostało, to oczywiście meszyki. Primusi dosypuje jeszcze antybiotyk do jedzonka. Oraz elektrolity z Hipobeta. Meszyki! Już jedna się odezwała. O! Prima się już odezwała, Boże. Bo mi tutaj wylatuje ten meszyk. Nie mogę nosić trzech jedną ręką. O, już trzeci łeb się pokazał. Meszyki idą. Kto chce meszyki? Lówka? Primusia, Dilusia, tak? No tak. No idą już, jejku. Ty pierwsza. No cicha, cisza, każdy dostanie. Po kolei. Dilanie, kopię, ja cię widzę, że kopiesz. I koniki szczęśliwe, Diluzia szczęśliwa, bez podkowy. Primusia szczęśliwa. I słuchajcie, Lowka. Co robi Lowka? Już widzieliście to pewnie na Instagramie. Bierze trochę meszu i idzie do soli i je ten mesz, liżąc sól. I ona po prostu je ten mesz godzinę, bo ona tak robi z każdym kęsem. I ja nie wiem, czy jej soli brakuje, czy ma, czy sobie doprawia to, czy co. Znaczy bierze meszyk, meszyk tak, do pyska i do soli. I tak jest zawsze.
W sensie od 3 dni tak robi, czy od 4. Jest po prostu każdy koń mnie tak zadziwia z dnia na dzień, że to jest szok. Dobra, idę umyć te miski raz, dwa i ja lecę na ten egzamin, bo ja się spóźnię. Pa, koniki! Trzymajcie kciuki za mój egzamin. Pa, Dilutka, ty już zjadłaś? Boże, ty to jesteś taka szybka. Raz, dwa i nie ma, nie? Pa, Dilutka! Nara! Dziękuję za oglądanie tego luźnego dnia w stajni. Teraz wiecie po prostu, co w sumie robimy, gdy wszystkie nasze konie są chore i trzeba je leczyć. To jest nasz typowy dzień w stajni. Także dziękuję za oglądanie, a ja Wam jeszcze tylko przypominam, że z moim kodem, który pobierzecie z linku na dole, macie 35% zniżki na fotoksiążkę i fotoalbum w printu oraz 22% zniżki na fotoobraz i fotoplakat również w printu. Także serdecznie zapraszam do tworzenia takich pięknych wspomnień. Również pamiętajcie, że jeśli złożycie zamówienie do 18 czerwca, macie gwarancję wysyłki na Dzień Ojca. Buziaki, pa!